Dzień dobry. Tym razem jestem sam. Piotrek gdzieś tam z tyłu zwija obóz. O Jezu, jak mam brudne ręce. Siedzimy w lesie. Słuchajcie, ponieważ często pytacie się rzeczy nie tylko nożowe na kanale, między innymi pytacie się o ciuchy, dlatego zapraszam Was na recenzję spodni od Helikona. Sorry, są trochę szczurowane. Czyli to jest SFU Next. Przepraszam. Ponieważ bardzo często pytacie się o to, w czym chodzimy, co to są za spodnie i tak dalej, postanowiłem nagrać recenzję spodni, w których chyba chodzę najczęściej. Mam bardzo trzy pary, jedną sobie przeciąłem nożem na kolanie. Mam trzy pary tych SFU. Chodzę w nich w zasadzie na co dzień, chodzę w nich w zasadzie przy każdej pogodzie. Natomiast to niesie ze sobą pewne wady, oczywiście, o czym będziemy zaraz mówili. Przede wszystkim spodnie wykonane są z lipstopu, czyli z materiału, który jest dosyć odporny, bardzo szybko schnie i dosyć łatwo się spiera. Czy odpiera się plamy i niestety dosyć łatwo spiera się też kolor. Spodnie, no jak wiecie, ja jestem gruby, duży, więc spodnie są w rozmiarze... co to za rozmiar? To jest 2XL. Portki w rozmiarze 2XL. Z tyłu mamy dwie kieszenie, bez guzików, bez niczego, tylko jak gdyby... o, no takie... zamykające się klapy. Głębokie, no, dłoń wchodzi, tak? Z tyłu na dupie mamy dodatkowe wzmocnienie, które idzie sobie przez krocze aż do przodu. Z przodu mamy dwie boczne kieszenie ze wzmocnionym miejscem na klips, na przykład od noża albo cokolwiek. Tutaj mamy takie wzmocnienie, dodatkowy materiał. Kieszenie są dosyć głębokie. O, naszywki. Poza tym z boku, pod kieszeniami głównymi, mamy dwie kieszenie dodatkowe. Ja z reguły w tych kieszeniach noszę nóż, zapalniczkę, takie tam wszystkie pierdołki, które... gdzieś tam latarkę, na przykład jak nie noszę przy pasku, chociaż ostatnio noszę przy pasku multitoola i latarkę, więc nie ładuję do tej kieszeni. Z reguły noszę tu nóż. Dwie kieszenie boczne z zapięciem na guzik. Możemy sobie tutaj zapiąć. Ja zapinam z reguły, już jak włożę portfel, on jest dosyć pękaty i dość ciężki, to mi po prostu tą kieszeń ciągnie w dół i rozciąga, ciężej jest zapiąć na rzepy. Jak się ten guzik zapnie, to wtedy opuszczamy tylko klapę i nie ma problemu z zapięciem na rzep. Co ciekawe, w kieszeniach, słuchajcie, wywinę te kieszenie, czy nie wywinę, wywinę. Bałagan w tych kieszeniach. O, w kieszeniach w środku mamy dwie kieszonki. Nie są zbyt obszerne, ale na przykład do włożenia kluczy, czy do włożenia czegoś spokojnie wystarczą, plus dwie gumki, które dodatkowo jakby przedłużają tą kieszeń i trzymają nam rzeczy w środku. Nie wiem, na której kieszeni, słuchajcie, zaraz sprawdzę, bodajże w jednej noszę portfel, w drugiej noszę klucze i tu, gdzie chyba noszę klucze, ta guma niestety się... no w tych akurat nie, ale w któryś mi się ta guma po prostu tu wysiepała strasznie i się ciągną takie nitki, więc trzeba to sobie po prostu poprzypalać. Kieszenie mają tu dodatkową zakładkę, co powiększa ich jak gdyby pojemność, plus dodatkowo mamy dwa przeszycia na kieszeni, które się rozkładają i ta kieszeń jest naprawdę, naprawdę bardzo pojemna. Zapinamy.
Dodatkowo kieszeń, którą sobie bardzo cenię, czyli kieszeń na łydce. Ja w tej kieszeni akurat noszę notes. Już się przyzwyczaiłem, że mam w tej kieszeni zawsze pod ręką notes. Kolejną rzeczą w tych spodniach jest wzmocnienie na kolanach. Jak widzicie, spodnie były noszone, bo na zmianę z krótkimi spodniami je zakładam, jak jest ciutkę chłodniej. Spodnie mają tutaj wrzutkę i możemy jeszcze sobie usztywniacz na kolana, czy jakiś ochraniacz na kolana założyć. Te nakolanniki są naprawdę wytrzymałe, bo ja w tych spodniach naprawdę robię w zasadzie wszystko, więc i one wytrzymują bez żadnego problemu. Nie drą się nawet, jak mówię, chlasnąłem nożem któreś ze swoich spodni. Przecięła się jedna warstwa, ale na szczęście nogi sobie nie chlasnąłem. No i na dole mamy oczywiście ściągacz w nagawce, żeby sobie zaciągnąć spodnie na butach i związać, żeby nam się żadne niepowołane rzeczy do nagawki nie dostawały. To jeżeli chodzi o kieszenie, jeżeli chodzi o materiał na spodniach. Wady w spodniach są dwie. Trzy. Dobra. Pierwsze to jest materiał, który kiepsko oddycha i no poci się człowiek w tych spodniach. No, można zapocić jajka po prostu strasznie. Do tego no ja mam posturę jaką mam, więc pocę się łatwo i niestety w tych spodniach bywa mi gorąco. Druga rzecz jest taka, że guziki, które przychodzą przyszyte przez Helikona, są przyszyte bardzo słabo. To znaczy polecam sobie od razu tak naprawdę przeszyć te guziki po swojemu, bo ja na przykład w tych spodniach mam drugą parę, w których zgubiłem dwa guziki od rozporka. Nawet nie wiem kiedy. Więc jak gdyby polecam przeszyć, bo się zdziwicie. Pogubicie guziki i tyle z tego będzie. Trzecia rzecz jest wada samego materiału. A szczególnie jak ktoś waży parę kilo za dużo. Czy parę naście, czy parę dziesiąt kilo za dużo. Materiał jest nierozciągliwy absolutnie. Więc kucanie, schylanie się w tych spodniach powoduje, że kolana zapierają się o materiał i ciągniemy sobie spodnie w dół, bo się nie rozciągają po prostu, więc ciągną za całe spodnie w dół i wychodzi hydraulik. Proste? No proste. Niestety wada materiału, to znaczy zaleta jest taka, że one szybko schną, są bardzo wytrzymałe, ale niestety są nierozciągliwe i można sobie je zedrzeć z dupy po prostu kucając. Spodnie mają dwie dodatkowe regulacje, to są rzepy tutaj, dzięki którym możemy spodnie sobie ściągnąć do własnego rozmiaru. Plus oczywiście są pętelki na pasek. Tych pętelek jest bodajże raz, dwa, trzy, sześć na pasek. I one są dosyć wygodnie zrobione, bo tutaj są dwie pętelki blisko siebie. Ten pasek nie wylatuje, spodnie nie wychodzą spod paska. I to jest naprawdę wygodne. Natomiast te pętelki tu są moim zdaniem ciutkę za szeroko, więc jak szczególnie spodnie są w dużym rozmiarze, to ten środek po prostu spod paska potrafi wychodzić. Prosta sprawa. Dodatkowo mamy dwa D-ringi, do których można sobie przyczepić klucze, coś tam wytrzymałe, bo notorycznie dają na nich klucze na przykład od samochodu, jak na co dzień w nich latam. Tak jak powiedziałem, kolor się wspiera niestety. Co ciekawe, w szarych spodniach się wspiera bardziej, w zielonych się wspiera mniej. Nie wiem, dlaczego to jest spowodowane, no tak jest, przynajmniej z mojego doświadczenia. Jeżeli chodzi o ogólne podsumowanie spodni, ja te spodnie bardzo lubię. Dlatego mam trzy pary. Bardzo dobrze mi się użytkuje. Ja, jak wiecie, większość czasu spędzam na budowie, więc tam dodatkowo są narażone na różnego rodzaju uszkodzenia, gdzieś zahaczenie, czy gdzieś rozdarcie, czy nawet siadanie na betonie i wstawanie potrafi przecierać spodnie w trymiga. Kolejną rzeczą, która jest związana z moim gabarytem, jest to, że przecieram spodnie w kroku, więc dżinsy w zasadzie niezależnie od producenta, jaki zajebisty by nie był, po prostu po pół roku w kroku mam przetarte. Te spodnie wytrzymują, jedną parę mam koło roku czasu,
dwie pary mam koło roku czasu, te mają koło pół roku i tu się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o przecieranie się materiału, więc to też jest dla mnie bardzo zadowalające. Spodnie są wystarczająco luźne, jeżeli chodzi o codzienne użytkowanie. I dosyć wygodne, jeżeli chodzi o materiał, który jest w ogóle nierozciągliwy i kiepsko oddychający. To spodnie są naprawdę wygodne. Więc szczerze, jeżeli chodzi o produkty Helikonu, których mam parę i nie ze wszystkich jestem jakoś super, znaczy nie, w większości jestem zadowolony, poza tam drobnymi niedróbkami, chyba najbardziej to ten Polar, który żeśmy nagrywali, i te rzepy, natomiast spodnie są naprawdę godne polecenia i ja jestem bardzo zadowolony, więc jeżeli zastanawiacie się, czy użytkować te spodnie, no to jeżeli weźmiecie pod uwagę wady, czyli guziki, co jest mały problem, bo to sobie można przyszyć samemu, nierozciągliwość materiału, co powoduje pewne problemy z użytkowaniem, tak, i kiepska oddychalność materiału, co po prostu w gorące dni powoduje, że no, że się pocicie w tych spodniach, to spodnie są ogólnie godne polecenia. Wytrzymałe, dobrze wykonane, gdzieś tam się nie siepią nitki, nie pękają, nie przecierają się i tyle. Jeżeli chcecie jakieś tam recenzje ciuchów, które nosimy innych, typu, nie wiem, mam WZ, na przykład mam Brandita, mam spodnie na przykład, tak, jest tego trochę, to piszcie, będziemy testować. Mamy też koszulkę termiczną jakąś nową do przetestowania, tylko nie ma warunków do jej przetestowania, więc jest... Jest to pewien problem, musi poczekać po prostu, aż będą warunki odpowiednie do przetestowania, ale jeżeli chcecie jakieś ciuchy, przyuważyliście, że w czymś chodzimy na przykład, czy coś, to piszcie, będziemy nagrywać jakieś takie krótkie testy. Oczywiście subskrybujcie kanał, zostawiajcie lajki, wpadajcie do nas na grupę, wpadajcie do nas na stronę, na Instagrama, zapraszamy Was, tutaj macie gdzieś linki. I do zobaczenia w następnych filmach.